Za nami kolejna 11. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur, imprezy zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. W dniach 25-29 lipca na scenie ustawionej przy białostockim ratuszu wystąpiły zespoły z 14 krajów, w tym grupy z Czech, Albanii, Gruzji, Macedonii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Słowacji i Łotwy. W sumie 650 wykonawców. Wróćmy pamięcią do wydarzeń sprzed tygodnia. Po raz kolejny Podlaska Oktawa Kultur gromadzi nas wszystkich tutaj na placu w Białymstoku, ale również gromadzi w całym regionie. To oznacza, że Podlaska Oktawa Kultur jest żywym dowodem na to, że kultura przyciąga kulturę. Nasz wielokulturowy, wielonarodowy region spowodował, że już dawno nie spotykamy się tylko w obrębie kultur występujących w naszym regionie, ale również chętnie gościmy różne kultury z całego świata. Ja ogromnie cieszę się, że Białystok i cały region podlaski może gościć tylu wspaniałych twórców, tylu wspaniałych wykonawców. Tu na tej scenie i w 26 miejscach w naszym województwie przez te kilka dni naprawdę będzie barwnie, będzie energetycznie, będzie kolorowo, będzie bardzo muzycznie. Już dzisiaj życzę Państwu ogrom wrażeń muzycznych, artystycznych i w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego chciałoby się powiedzieć, jesteśmy dumni z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, że podejmuje od tylu lat to działanie i że kolejne lata, mamy nadzieję, że Podlaska Oktawa Kultur będzie rosła w siłę i kolejni wspaniale artyści, a zatem i wielu wspaniałych gości będzie odwiedzało województwo podlaskie. Rynek Kościuszki to nasz salon, nasze wspaniałe centrum, serce miasta. Tętni, pije życiem grup folklorystycznych, wspaniałą kulturą. Proszę Państwa, 28 zespołów, aż z 14 krajów. Miasto Białystok włączyło się od kilku lat w organizację, właściwie w dofinansowanie tej imprezy, z czego jesteśmy dumni, bo to właśnie tutaj gromadzą się białostoczanie. Tutaj jest ta gorąca atmosfera. Tutaj Państwo jesteście spragnieni tych wspaniałych wrażeń, tych dźwięków, tych tańców, których tak naprawdę byśmy nie mogli doznać, zobaczyć, żeby nie właśnie Oktawa Kultur. Życzę Państwu wspaniałej pogody, ale też dzisiaj trzeba życzyć Krzysztofom wszystkiego najlepszego. Jeżeli ktoś jest Krzysztofem, to ma tutaj wspaniałą imprezę od nas zapewnioną. I życzę wielu, wielu wspaniałych wrażeń. Podlaska Oktawa Kultur kwitnie i będziemy mieli przez te 5 dni niesamowite wrażenia. Zobaczymy piękne kultury, tak jak pan prezydent powiedział, z 14 państw świata. No w tym roku wyjątkowo po raz pierwszy zespoły z Albanii, tak samo z Kałmucji. No i wielu państw, także naprawdę będzie coś niesamowite. Niesamowity występ artystyczny, a oprócz tego też oczywiście zawitamy do 26 miejscowości naszego województwa, naszego regionu. Także naprawdę będzie to piękne święto kultury. Tegoroczną nowością podczas Podlaskiej Oktawy Kultur były m.in. animacje prowadzone na rynku Kościuszki oraz kiermasz rękodzieła ludowego. Oprócz tego organizatorzy zaprosili mieszkańców Białegostoku i regionu do zmiany klimatu na potańcówkę z polską muzyką tradycyjną. Przypomnijmy, Podlaska Oktawa Kultur to impreza dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Urzędu Miasta Białegostoku. Stawiski, Sidra, Supraśl, Filipów, Narewka, Przerośl, Suwałki, Bielsk Podlaski, Turośl. Te gminy województwa podlaskiego podpisały w Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zarząd województwa podlaskiego reprezentowała wicemarszałek Anna Naszkiewicz i członek zarządu Stefan Krajewski. Pierwsze środki wykorzystaliśmy wcześniej, dlatego pierwsze umowy podpisywane były już rok temu. Szukaliśmy dodatkowych pieniędzy, przesuwaliśmy, a to wymagało zmiany rozporządzeń ministerstwa. Ta ostatnia zmiana rozporządzenia ukazała się w ostatnich dniach czerwca, więc tutaj działamy dosyć szybko. To jest przebudowa, budowa stacji uzdatniania wody, hydroforni, w linii wodociągowych, przydomowych oczyszczalni. W naszym województwie mamy duże zapotrzebowanie na wodę.
zarówno tą wodę wykorzystywaną w gospodarstwach domowych, ale też w gospodarstwach rolnych. Pojenie zwierząt, zabiegi agrotechniczne, ta woda jest potrzebna, a te właśnie stare budowle z 70-tych lat, one przestały dzisiaj już się sprawdzać, więc trzeba było podjąć działania. To zostało zapisane do PROW-u i dzięki temu gminy będą mogły środki, które by musiały wyjąć własne, będą mogły przeznaczyć na inne działania, inne inwestycje. Gmina Stawiskie realizować będzie projekt rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody, rozbudowa ujęcia wody w Sokołach. Wartość całkowita projektu to prawie 2 374 000 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wyniesie ponad 1 472 000 zł. Inwestycja będzie polegała na wykopaniu kolejnej studni w miejscowości Sokoły i modernizacji stacji uzdatniania wody. A ostatnie dni, czyli ostatnia susza, pokazała dokładnie, że potrzebna tam jest modernizacja, ponieważ byliśmy na maksa już wydobycie wody w tych miejscowościach, a w skrajnych było brak ciśnienia i woda nie dochodziła do ostatnich mieszkańców. A no wiadomo, ta studnia zaopatruje około 1/3 miejscowości z terenu gminy Stawiski. No i gmina jest zobowiązana, żeby tą wodę dostarczyć dla wszystkich mieszkańców z terenu naszej gminy. No i jednak myślę, że ten obowiązek będzie spełniony, a nie będziemy słyszeć od mieszkańców, że w terminie największego rozbioru, czyli godzina 16, a 21, brak jest wody. Ponad 30 umów na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał w lipcu 2017 roku. Teraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 nadszedł czas na dofinansowanie kolejnych 9 gmin. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym. Aby wziąć w nim udział, trzeba było nakręcić maksymalnie 30-sekundowy film o tematyce związanej z pszczelarstwem i stosowaniem bezpiecznych dla pszczół środków ochrony roślin. Najlepiej zrobił to Dawid Poniatowski, uczeń Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa w Ostrożanach, autor filmu Tropem Pszczół. To on zwyciężył w konkursie Pszczoła w obiektywie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Drugie miejsce zajęły Katarzyna Ziętek, Julia Brewka i Weronika Michalska, uczennice Technikum Leśnego w Białowieży, które nakręciły film Pszczoły – Królowe Istnienia. Trzecie miejsce przypadło Kamili Giełażyn i Mateuszowi Kryjanowi z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Wśród uczestników konkursu Pszczoła w obiektywie znaleźli się m.in. uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Prowadzenie badań dotyczących poszukiwania rozwiązań z zakresu optymalizacji konstrukcji metalowych oraz wdrażania wydajnych, zautomatyzowanych technologii ich wytwarzania. Taki tytuł nosi projekt firmy Mallow, jednego z beneficjentów projektu dofinansowującego podlaskie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowy na dofinansowanie zawarte zostały 31 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Całkowita wartość projektu firmy Mallow to ogółem prawie 17 milionów złotych. Kwota dofinansowania to ponad 7 milionów złotych.
My produkujemy meble metalowe, wydawałoby się, jaka to innowacja, ale coraz więcej mebli metalowych posiada instalację elektryczną, elektroniczną, elektroniczne zamki, elektroniczne sterowanie, sekwensery, zasilacze. Także w tym kierunku musimy się bardziej rozwinąć i powstaną u nas właśnie 3 laboratoria do tych celów. Czyli będzie to laboratorium elektryczne do właśnie do takich urządzeń, laboratorium do wytrzymałościowe, no bo meble trzeba, żeby spełniały różne wymagania formalne i nieformalne, musimy badać na wytrzymałość, na sztywność i tak dalej, i laboratorium do powłok lakierniczych, powłok antykorozyjnych, gdzie chcemy stosować też właśnie nowe komponenty, nową chemię. Wśród dofinansowanych firm znalazła się także spółka Brinton Sagnella, która dzięki finansowemu wsparciu zrealizuje projekt związany z modułem wzorniczego sterowania kolorami przędz w krosnach tkackich typu Axminster. I celem projektu jest stworzenie nowego prototypu modułu wzorniczego, który pozwoli nam na lepsze sterowanie kolorami przędz, zastosowanie unikalnego rozwiązania, który zminimalizuje odpady powstające w procesie produkcyjnym, poprawi efektywność przy produkcji, usprawni pracę naszych pracowników. Generalnie będziemy produkować szybciej, staniemy się bardziej konkurencyjnym producentem wykładzin na rynku zarówno polskim, jak i międzynarodowym. 31 lipca umowę podpisało również przedsiębiorstwo Dary Natury, podlaski producent żywności ekologicznej. Od 30 lat firma Dary Natury zajmuje się produkcją, przetwarzaniem ziół. Oczywiście na początku to było proste przetwarzanie ziół jako produkty suche. W tej chwili zajmujemy się przetwarzaniem bardziej skomplikowanym w różnej postaci. Nabyliśmy pewne doświadczenie również, jeśli chodzi o produkcję kosmetyków, już takie doświadczenie wstępne, gdzie zlecaliśmy firmie zewnętrznej produkcję kilku kosmetyków. Okazało się, że jest to strzał, można powiedzieć, w dziesiątkę, i te wstępne doświadczenia jakby pozwoliły nam z takim optymizmem patrzeć, jeśli chodzi o wykorzystanie ziół generalnie do produkcji na szerszą skalę kosmetyków. Projekt polega na tym, żeby opracować całą serię takich kosmetyków, które nie tylko służą jakby urodzie, ale również do pomocy przy różnych defektach, i oczywiście ta produkcja ma być w pełni ekologiczna, ma być certyfikowana przez firmę prawdopodobnie francuską, jeśli chodzi o właśnie certyfikację ekologiczną. Regionalny program operacyjny województwa podlaskiego, w ramach którego przyznano dofinansowania, to program wspierający m.in. rozwój przedsiębiorstw. Jego celem jest wzrost eksportu i rentowności podlaskich firm, a także lepsze miejsca pracy i lepsze zarobki mieszkańców. Chcielibyśmy Państwu życzyć serdecznie poprawnej realizacji tych projektów, szybkiej, zgodnie z założonymi harmonogrami rzeczowo-finansowymi, żeby nie zdarzały się dla Państwa żadne poślizgi czasowe, a szczególnie życzymy, żeby nie było w nim najmniejszej ilości kosztów niekwalifikowanych. Wszystkiego dobrego i tylko sprzyjających wiatrów na etapie realizacji projektów. Pieniądze z regionalnego programu operacyjnego, które są kierowane do przedsiębiorców, rozwijają nasz region. To są na pewno miejsca pracy, to są pieniądze w postaci podatków, które wpływają, ale też zapotrzebowanie na rynku na kolejne produkty, bo przecież czy budowa, czy rozbudowa, czy wyposażenie, to wszystko są inwestycje, które wpływają na rozwój całego województwa, i cieszy fakt, że firmy są nie tylko z Białegostoku, ale też z innych miast. Tak naprawdę całe województwo, jak się patrzy, to taką siatką można pokryć tych firm, które się rozwijają. Mamy przykład firmy dużej suwalskiej Malą, czy białostockiej Agneli Dywany, i to są naprawdę, czy to też ziołowy Zakątek, Siemiatycze znowu, więc tutaj widać, że jest zainteresowanie duże tymi pieniędzmi i efekty tego widać, chociażby poprzez to, że wpływy z podatku są coraz większe w naszym regionie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymać można wsparcie m.in. na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych,
tworzenie terenów inwestycyjnych, energetykę opartą na źródłach odnawialnych, edukację odpowiadającą na potrzeby regionalnego rynku pracy, aktywizację bezrobotnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.